Smaki dzieciństwa! To jest to, kochani! Nie jeden zapomniał o tym, jak serwowano nam śniadanko na wsiach, w rodzinnych chałupach. Ostał ci stary chleb? Czerstwy chleb? Dwudniowy chleb? Trzydniowy chleb? Nie wyrzucaj. Zwyczajnie go pokrój. Tak jest! Zakrój go w kromki, w ten sposób. A następnie, kiedy już go tak będziesz miał wykrojony, odstaw niepotrzebny chlebek i zabierz się za masło. Może być swojskie. Może być swojskie. Masełko, kochani, bierzemy, zacinamy i smarujemy każdą kromkę chleba masełkiem. Niby proste, nie? Przecież każdy kroi chleb i każdy go smaruje masłem grubiej, tym masłem grubiej, grubiej, grubiej. Dlaczego? Dowiecie się w kolejnej części filmiku. Piekarnik rozgrzej na maksa. 270 stopni. Na blachę ułóż chlebek z masełkiem. Następnie włóż do piekarnika do zarumienienia się. Zabierz dwa talerze. Jeden, a następnie drugi. Weź jajce od szczęśliwej kurki albo nieszczęśliwej, jakiej chcesz, tak zabier i oddziel żółtko od białka. Cztery żółtka. Oddzielamy od białka. No w ten sposób. Kiedy oddzielimy już żółtko od białka, żółtko umieszczamy w osobnym naczyniu. Zabieramy się za kolejne jajco. I taką czynność postępujemy z czteroma jajcami, wiecie? O właśnie. O w ten sposób. Pozbędźmy się białka. Jest nam niepotrzebne tutaj białko. I umieszczamy je ponownie obok w miseczce. Ale w ten sposób! Hapsasa! Kolejne jajko. I oddzielamy od żółtka. O tak. O właśnie. Oddzielamy. No muszę wam powiedzieć, kochani, że nie tylko wasze małe dzieci będą zadowolone z takiego śniadanka, ale też te starsze tygryski, że tak sobie pozwolę powiedzieć, wiecie? Więc cztery jajca trzaskamy, żółtko oddzielamy, a białko zostawiamy. Białka nic z nim, kochani, nie robimy. Odstawiamy je na bok, a najlepiej włóżmy je do lodówki, bo wykorzystamy je w późniejszym czasie. Do czego? Dowiecie się w kolejnym filmiku z całą pewnością. A w komentarzu piszcie, czy takie śniadanie, jakie przygotowuję w tej chwili, było przygotowywane przez wasze babuszki. Albo mamy, a może dziadki, a może pradziadki. Może na wsi, a może w mieście żeście jedli takie śniadanie. No chodź, że tu odejdź. Odejdź, łosyczko. Zabieramy się za żółtko. Jak tam, moje tygryski? Chlebek się zapiekł w piekarniku? Bo u mnie całkiem zacnie, sami zerknijcie. Teraz kładziemy go na deskę. I zakrajamy go, kochani, w kostkę. Grubszą kostkę. Tak jest. A taką. I to jest pomysł na chlebek czerstwy, tak? Dużo ludzi go wyrzuca do śmietnika. Albo, nie daj Boże, jak wyrzucają do śmietnika. Lepiej go włożyć gdzieś do siatki i postawić obok kosza, co by inni ludzie mogli sobie zabrać, bo wiadomo, teraz nie jest łatwo. No i co? Powtarzamy czynność z czteroma tostami. No właśnie. Tostami tak to nazwałem. Proszę, proszę, baca. To chlebek pieczony, babciny chlebek pieczony. Ładne kosteczki. Tak to powinno wyglądać. I tę czynność powtórzymy z czteroma takimi połóweczkami, czyli dwoma kromkami, wiecie? I taki chleb, im dłużej poleży, tak jest, tak mnie słyszycie, im dłużej poleży, z całą pewnością lepiej smakuje. Mamy? Mamy. I zabieramy się za ostatni. No chrupie to i chrupie to i chrupie jak należy. Dobra, no to co, mamy to. Teraz umieszczamy to z powrotem w miejsce.
Proszę bardzo. O, w ten sposób. No więc, kiedy nasze tygryski, dzieciaki, kochane pociechy, jeszcze śpią, my im tutaj, kochani, przygotujemy coś fajnego. Włączamy kuchenkę. I wlewamy do środka mleko. Bardzo proszę. No i hop, sasa, gotujemy mleko. Czekamy, aż się zagotuje. No i mleczko nam się ładnie gotuje. No można powiedzieć, że jeszcze nie zagotowało się, więc teraz zabieramy się, kochani, za nic innego jak za cukier. Tyle cukru z torcy. Wsypujemy. Teraz ich zabieramy się za sól. Tyle soli z torcy. Dodajemy. Teraz umieszczamy 3 żółtka. 4, przepraszam, 4 do środka. Wkładamy. Mieszamy. Tak jest, tak jest. Kolorek ładny zmieniło. Trzeba przyznać, że jest zacnie. No jest elegancko, jest. No i co? Teraz zabieramy się, kochani, za nasze grzanki. Umieszczamy je w misce. W ten sposób. I teraz zwyczajnie zalewamy to mlekiem. Na wierzch, wedle życzenia, można jeszcze dodać kilka grzanek. No i co? Obiecasz mi, że więcej chleba nie wyrzucisz do śmietnika? No? Hop, sasa! Pozwoliłeś przenieść się w czasy dzieciństwa, co bardzo mnie cieszy. A jeżeli przepis się podobał, zdolnij go, udostępnij dla znajomych. Niech się darzy, radości i po więcej przepisów zapraszam na hashtag gotujbaca. Ho, 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 ho!